Siatkówka w Mysłowicach nie jest domeną tylko starszych ligowych zawodniczek. Pod siatką zmagają się również uczennice mysłowickich szkół podstawowych. Podczas miejskich rozgrywek w hali przy Powstańców spotkały się zawodniczki reprezentujące cztery najlepsze szkoły podstawowe w mieście. Były to uczennice szkoły podstawowej nr 1, szkoły podstawowej nr 3, szkoły podstawowej nr 9 oraz zespołu szkół sportowych. Zespoły wyłonione w eliminacjach miejskich walczyły o tytuł mistrza Mysłowic. W ostatnim meczu turnieju, gdzie spotkały się zespoły z jedynki i dziewiątki, sportowa rywalizacja okazała się wyjątkowo zacięta. Zespoły walczyły punkt za punkt, ale ostatecznie zwyciężyły siatkarki z dziewiątki. Jestem niezmiernie zadowolona, a wręcz szczęśliwa, że dziewczynki pięknie się przygotowały. W większości przygotowała to moja koleżanka, pani Danuta Mysłowska. No jestem dumna i szczęśliwa i życzę im wszystkiego najlepszego. Doceniając trud zawodniczek, przygotowano również wyróżnienia indywidualne. Podczas zawodów ujawniły się talenty, które możliwe, że w przyszłości będą tworzyły podstawy zawodowej drużyny Mysłowic. Czyli chłopcy.